Witam Cię w kolejnym odcinku Biegaj ze mną. Dzisiaj szczególny dzień. Szczególny. Przybiegłem, dotarłem do Rysia Kałaczyńskiego, do Wituni. Rysiu robi już 350 któryś maraton. Sam nie wie, to jest najlepsze, sam nie wie który. Niedługo już kończy, 15 sierpnia jest zakończenie. Także witam Cię, Rysiu. Witam, witam. Powiedz mi, dlaczego bieganie? Dlaczego zacząłeś biegać? No to najpierw chciałem powiedzieć, że Paweł tutaj Hart przybiegł ze Starogardu Gdańska, Pruszcza Gdańskiego do Wituni na własnych nogach. Się tworzy nowy ultramaratonczyk w Polsce, może za parę lat będzie o nim głośno. Na razie próby podejmuje i chwała temu, że się nie poddaje jako młody ultramaratonczyk. Bieganie to jest najprostszy ruch człowieka. Wymyślili to już prehistoryczni ludzie, że przez bieg i gonienie za zwierzyną daje efekty, że są i zdrowi, szybsi i żywność swoją do jedzenia zdobędą. My teraz biegamy po to, żeby być zdrowi, żeby osiągnąć jakieś cele. Kiedy zacząłeś biegać? Kiedy to było? No ja tak zacząłem biegać. Już tak teraz jako biegacz to 18 lat temu. Pierwszy mój maraton warszawski, który przebiegłem i stwierdziłem, że to jest dla mnie takie fajne odniesienie do życia, że można fajnie pokonywać i czas, który na medytację, na różne rzeczy związany z zdrowym trybem życia, można właśnie pogodzić to z bieganiem. Także od 18 lat już biegam i startuję w zawodach. Czyli 97 rok. Tak, 97. Dobrze. Też piłeś wcześniej przed rozpoczęciem biegania i jeszcze nawet w trakcie mówiłeś. Czy w jaki sposób zaprzestanie picia, albo może w jakiś sposób bieganie miało wpływ na to, że Ci pomogło przestać pić? No już jest wiadomo, że alkoholizm robi spustoszenie wielu u młodych czy starszych ludzi. I jedną z takich terapii, można powiedzieć, zerwania z nałogiem jest sport. Sport jest takim bodźcem do właśnie zerwania wszelakimi nałogami, czy narkomania, czy papierosy, czy lekomania, czy alkoholizm, nie? I tylko można powiedzieć, że przez własną silną wolę, czy brania przeciwwagi zdrowy tryb życia, a chory tryb życia, nie? No, przeważa tu zdrowy tryb życia. I jest to zerwanie z nałogiem. 14 lat już nie piję, jestem trzeźwym alkoholikiem i mogę z doświadczenia powiedzieć, że ten właśnie sposób życia przez bieg, dalsze koleje życia mojego robi to, że nie piję alkoholu, że nie ciągnie mnie do nałogu. Różne są wyzwania tak napięte w życiu moim, że czas na alkohol nie ma czasu w ogóle, nie ma i polecam to właśnie wszystkim młodym, czy wszystkim, którzy mają problem z alkoholem, aby spróbowali tej kuracji, jak gdyby odwykowej, biegali. Czyli mówisz, że w ten pewien sposób tutaj Ci się zamieniło, że jak przestawałeś pić, to więcej energii wrzucałeś w bieganie i w ten sposób jakby to działało, tak? Zastępstwo alkoholizmu bieganiem, tak? Tak, tak. Jest to taki bodziec, który pokazuje, że albo dalej się zagłębiamy w chlanie, albo trzeźwiejemy. Dobrze, kolejne pytanie. Masz już bardzo dużo
bardzo dużo zawodów na swoim koncie, maratony, ultramaratony, biegi 24-godzinne, no i też bieg z Zakopanego do Sopotu. Powiedz mi, i skąd tutaj pomysł na 366 maratonów, 366 dni? Skąd on się pojawił w twojej głowie? Przez ultramaratony człowiek wyrabia swoją charyzmę biegacza. Wytrzymałość, upór, samozaparcie, wszystkie te cechy, które człowiek ma, ale trzeba to ze siebie wydostać. No i bieg Zakopanego do Sopotu wziąłem, bo z jednej strony pokazałem, że idzie w 7 dni Polskę przebiec, 800 km. A z drugiej strony takie wewnętrzne miałem wewnętrzny bodziec, aby zobaczyć, ile mój organizm wytrzyma. Nie? No wytrzymał 120 km dziennie i też w upały 36-stopniowe Zakopane były 7 sierpnia 2013 roku. I się okazuje, że jednak człowiek, jeśli to wszystko zorganizuje, jednak to samo zaparcie jest. Do tego koledzy przebiegali, akurat robili rekord 42 maratony w 42 dni, Szostak Mariusz i Jakubik, August Jakubik. I oni stwierdzili, to znaczy, że przebiegli rekord Polski zrobili i że to już był mega wyczyn na skalę światową, nie? Słyszałem, że ktoś tam zrobił na świecie 500, czy tam 300 maratonów, czy 200, czy rekord Guinnessa 57, ale dzień po dniu, nie? Także i spróbowałem, pomyślałem sobie, żeby spróbować sił właśnie w roku przebiec codziennie przebiec maraton. W to wyzwanie można powiedzieć, że mi nikt nie uwierzył. Tylko uwierzyła mi jedna osoba niezwiązana z biegiem. Uwierzyła mi osoba związana z wiarą. Prowadzi rodzinę zastępczą, się udziela w katolickich kręgach w Bydgoszczy. I ta osoba powiedziała, że Rysiu, to jest wszystko możliwe, jeśli ty tego będziesz pragnął i wyrazisz to w chęci wiary, to znaczy w chęć zrobienia czegoś, co nie można, a to jednak można, ale przez wiarę, przez modlitwę, przez różaniec i tak dalej, i tak dalej. Był to taki bodziec dla mnie mocny, że jeśli fizycznie podołam, to psychicznie mogę podołać, bo wiadomo, że w biegach długich największym takim sprzymierzeńcem jest psychika, nie? Jak psychikę ustawisz, że możesz, to psychika ci pozwoli biegać. A tu właśnie Halinka mi dała, znajoma, Bydgoszczy mi dała taki właśnie znak, nie? Że jeśli będę fair wobec wiary, wobec Boga, wobec tego, co ja psychicznie chcę zdziałać, ustawić psychicznie na te 366 dni, to dokonam, nie? Bo ona nie patrzała na punktu fizycznego mojego, tylko bardziej psychologicznego. No i wtedy uwierzyłem, że jeśli mi taka osoba wierzy, że ja przebiegnę, to resztę wszystko jest w moich rękach. Nie? No i podjąłem próbę załatwiania, organizowania tutaj tego całego przedsięwzięcia, który też spoczywa na mojej głowie, na moich rękach. Rysiu, było ciężko w trakcie tego całego roku. No. Powiedz mi jakieś trzy takie najtrudniejsze momenty, jakie były dla ciebie, bo na pewno ich było multum, ale trzy takie, które od razu przychodzą ci do głowy, które były najtrudniejsze w trakcie dokonywania tych 366 maratonów.
najtrudniejsze to było, tak jak były deszcze, ulewy, wiatry. To był taki, to nie jest, to jest taki na 150-160 maratonie już jesienią. To właśnie były takie, że byłem sam nieraz na trasie. I wtedy było takie myśli, czy po co to robię, na co to robię. Dużo było takich maratonów, gdzie biegłeś sam? Nie, nie, dużo aż nie było. Były chyba 4. Ale na ostatnią tam mi 2 razy byłem na początku sam, 2 razy na końcu, ale w środku na jedno kółko ktoś wtedy przyszedł. I chociaż tam mi, czy ktoś nawet sąsiad jechał kiedyś, pamiętam, rowerem i to też pomagało, chociaż tam coś gadał, palił papierosy i tam bronił, ale zawsze było towarzystwo i w sensie takim, że ktoś tam był. Jasne, jasne. A był taki też jeszcze moment, że nastąpiły też wymioty, tors jej. To też był taki moment, ale ja to przechodziłem na ultrabiegach, na długich biegach, nie? Także z tym sobie dałem rady i jakoś dobrnąłem do tego momentu, w którym teraz jest. Także jak, powiedz mi, jak sobie radziłeś takie dnie jak Święta Bożego Narodzenia, Sylwester, kiedy to wszyscy gdzieś do rodzin wyjeżdżają, czy też Wielkanoc? Jak to nie, o dziwo było dużo tutaj ze mną biegających, nie? Tak? Tak. W tym okresie? Tak. Było dużo biegających, którzy chcieli ze mną spędzić Boże Narodzenie, czy Wielkanoc, czy Sylwestra, a także byłem zaskoczony mile, że właśnie chcieli kontynuować ze mną ten bieg. Rozumiem. W takim razie, jak już mamy te złe momenty, to powiedz w ciągu tego roku jakieś 2-3 momenty, takie najlepsze, które ci było najmilej dosłownie. No, najlepiej, najłatwiej i najfajniej. Najmilej, najłatwiej to było, wiadomo, pojechałem po 60 maratonach na maraton poznański, który chciałem pokazać, że biegając non-stop maratony pod rząd, że można przebiec maraton jeszcze w dobrym czasie i zrobiłem go w 3 godziny 24 minuty. I taką miałem satysfakcję, że nie opowieści, że nie wolno biegać maraton po maratonie, a opowieści, że już poniżej 4 godziny już nikt nie przebiegnie takiego maratonu. Ja pokazałem tym, że można to przebiec, że można, i miałem satysfakcję, bo mnie fajnie uhonorowało maratony polskie w Poznaniu. Sprezentowali mi i6y, buty. Bardzo ładne były też maratony. Na 10. maratonu tutaj TKKF Wodnik, który tutaj ze mną biega i wszyscy dookoła biegacze, tam fajerwerki, na 100. maraton było z 60 ludzi biegało, na 200. 68 ludzi biegało, na 300. 80 ludzi tu ze mną biegało. No i największa satysfakcja jest to, że tutaj ze mną biegało nowych maratończyków, którzy pierwszy raz w życiu przebiegli maraton i to w granicach jest ich gdzieś 60 albo już, którzy pierwszy raz maraton w życiu przebiegli. To właśnie byli. Okej, super. Dobrze, tak. Też policzyłem, te 366 maratonów to jest w ciągu roku 15 443 km, 370 metrów. Taka ciekawostka, jak już to się dokona, nie bałem, to jest ponad prawie 15,5 tysiąca kilometrów. Horrendalna liczba w ciągu roku. Co byś chciał powiedzieć, dokonując już tych 360 maratonów? Co chcesz przekazać ludziom tak od siebie, dokonując tego wielkiego wyzwania? Że człowiek jest na razie nieodgadniony. Ani lekarze, ani profesorowie nie mogą powiedzieć, że tego nie wolno, że tak nie trzeba. Ja pokazuję tym, że
człowiek przebiegając w roku tyle tysięcy kilometrów może normalnie funkcjonować, żyć i nie musi mówić, że ktoś mu nakaże, że ma zrobić 2 maratony w roku albo 3 i na tym kończyć, bo się kończy swoje życie, nie? Bo czasami sobie kolana naderwie. Nie, pokazuje tym, że te przebiegnięte kilometry jest granica ludzka, która to nie koniec osiągnięciu kilometrów dziennych, nie? Rocznie. No jest to wynik na światowej rangi, ale pokazane to, że organizm ludzki jest niezbadany i niech nikt nie gada, że się naderwią ścięgna, że się naderwi mięsień, że głowa nie będzie pracować i tak dalej, bo pokazuje tym własnym przykładem, że można to zrobić i dokonuje się rzeczy, które nikt przedtem nie dokonywał. I można. Też dopowiedzmy może od razu, masz też gospodarstwo, tak? I doglądasz to gospodarstwo. Masz świnia, tak jak dzisiaj mówisz, że przeżycia ze świniami. Wszystko cały czas normalnie funkcjonujesz. Rano idziesz do pracy, pracujesz, a potem po południu, po pracy masz maraton jeszcze do zrobienia, kiedy wielu ludzi mówi, że no, bardzo ciężko im gdzieś wyjść na 5 czy 10 kilometrów do przebiegnięcia po pracy, bo są tak zmęczeni. Nie? Dobrze, tu jest te 366 maratonów, niedługo się kończy. Masz plan, co następne, co dalej będziesz robił? Takim celem moim to jest na pewno przebiegnięcie 6-dniówki, co jeszcze z Polski nikt nie, do tej pory nie dokonał. To jest nad Bajlatonem w Węgrzech. Się biega non-stop 6 dni, non-stop. I kto więcej kilometrów przebiegnie, ten wygrywa. Nie? I to by był mój taki cel na przyszły rok, który chcę postawić, żeby biec non-stop 6 dni. Biegłem przez Polskę 7 dni, uzyskałem wynik 800 km, ale można powiedzieć, że w ruchu ciągłym, nie? Światłami, lampkami, a tam ja tego robić nie muszę, bo biega się po pętli. I bym chciał osiągnąć cel przez 6 dni 800 km, nie? No i wtedy by mnie stawiało już w rankingu na świecie, w czołówce, nie? Jakie tam są rekordy? No, tam Kuros ma najwięcej, przeszło 1100 ileś i teraz Amerykanin zrobił 960. Ale już tam na drugim, trzecim miejscu to jest 800-830 km. Jeszcze pytanie takie bardziej dotyczące mnie i mojego wyzwania, moje 3500 km za rok chcę wystartować. Powiedz, czy to jest możliwe, żeby w ciągu 2 lat przygotować się do 3500 w moim wieku, w moich parametrach? Cel jest do osiągnięcia, nie? Tylko trzeba logistykę trzeba porządnie to, gdzie spać, gdzie jeść, z kim jechać, w razie czego, kogo powiadomić. Jest to wszystko, musiałby się skontaktować z Augustem Jakubikiem albo brać udział z nim w tym biegu i zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje, zapisać sobie i wtedy August, jako jedyny Polak do tej pory, który będzie biegł, to da ci ten, także albo jego filmy weźmiesz, albo od niego materiał. Bo to jest wyzwanie wielkie i żeby je zrealizować, to trzeba się logistycznie do tego przygotować. Bardzo dziękuję Ci za ten wywiad, za to, że przyjąłeś mnie. W zasadzie ja wystartowałem w pewien sposób z Puszcza, nie wiedząc, czy dojdzie do tego wywiadu. I bardzo się cieszę, że dopiąłem swego, że dotarłem do Ciebie. Dzisiaj też z Tobą biegnę maraton, także będziemy walczyć. No to gratulacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wywiad. Heniu, tak ty mnie tutaj podglądujesz? No, w końcu o tobie film. Będzie kiedyś. Pijcie, pijcie, miód z wodą, napijcie, chłopaki. Miód z wodą, wszystko pić. Bo inaczej
Zostaniecie jak Andzia pod płotem. Przychodzą i może dzisiaj pójdzie na 10, na 15, a może nie. Pójdziemy na rower, bo zobacz ta pogoda. A on mówi, jo, a ten w Polsce, zobacz, codziennie maraton.